Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. Dzisiaj mam dla Was przyjemność opowiedzieć Wam o grze The Ethernote. Teraz jest to gra, która walczy albo będzie walczyła w zależności od tego, kiedy to oglądacie, na platformie Kickstarter o ufundowanie. Jak tylko kampania wystartuje, to na dole umieszczę link do kampanii, żebyście mogli na nią zajrzeć, jeżeli to, co zobaczycie tutaj, Was zainteresuje. Wydawnictwo Pendragon się ze mną skontaktowało, to jest wydawnictwo, które możecie kojarzyć z gry The Thing, którą w Polsce wydała Galacta. I powiedziało, że właśnie ma zamiar wystartować z taką grą i chcieliby tę grę pokazać polskiej widowni. No więc stwierdziłem, że bardzo chętnie się jej przyjrzę i od razu Wam powiem, to co tutaj będzie, to będzie. To jest materiał, który powstał po pierwsze we współpracy z wydawnictwem Pendragon na zlecenie, więc nie będę tutaj robił recenzji i opiniował. Bardziej chcę Wam po prostu przybliżyć, żebyście zobaczyli o co chodzi w tej grze, jaki jest flow, na czym to polega. Jest to gra, która jest też oparta na znanym komiksie. Ty, tylko na no, komiksie, który nie był mi osobiście znany, więc to jest też coś, co chciałbym, żebyście wiedzieli, że ja do tej gry podszedłem po prostu nie mając bladego pojęcia o czym jest ten komiks. Więc teraz zobaczmy, na czym polega rozgrywka. Ja, czy ja właśnie tak, jest tutaj dołączony scenariusz demo, y, który generalnie dostałem pozwolenie, żeby móc wam z, nie, z niego dużo pokazać. No niestety, ta gra jest fabularna, tutaj jest dużo rzeczy ukrytych, więc to nie jest tak, tutaj jest naprawdę dużo spoilerów y, potencjalnie, ale no niestety nie jestem w stanie wam. O tej grze opowiedzieć tak, żebyście nie mieli nic ze spoilerów. Więc troszkę tutaj wam ten demo, scenar już zaspoiluje, ale minimalnie bez żadnych kluczowych elementów, po to, tylko żebyście zrozumieli, jak ta gra działa. Jest to bardzo mocno fabularna gra, jest to paragrafowa gra, ale. Na spokojnie. Zobaczcie teraz o co chodzi w tej grze mechanicznie. Moi drodzy, tak mniej więcej wygląda przygotowana rozgrywka do gry Eternaut, mniej więcej, ponieważ zastosowałem to kilka skrótów i kilka rzeczy wam pokażę, kilka rzeczy nie, kilka rzeczy przekłamie. Wszystko po to, żeby móc wam jak najwięcej pokazać z tego jak ta gra przebiega, jaki jest flow tej gry, bez psucia wam jakiejkolwiek niespodzianki jaka może płynąć z odkrywania poszczególnych elementów, czy to fabularnych, czy to mechanicznych. Więc gra zaczynamy od tego, że ustawiamy planszę na środku obszaru gry, będziemy mieli takie kafle mapy, które po prostu są kartami. Yy, I będziemy je wykładać i budować tutaj mapę. Będziemy je wykładać w miejscach, które są wskazane na kartach, i przez to będzie się tworzyć taka właśnie mapa, po której będziemy się poruszać. Każda jedna karta terenu, każda jedna karta mapy składa się z czterech. Pól. Na tych polach będą się przemieszczać nasze postacie. No i teraz tak, tutaj będziemy mieli plansze postaci, liczba tych plansz będzie wskazana zawsze przez yy, dany scenariusz, który rozgrywamy. Tutaj mamy karty akcji. Teraz z, ka z tej talii dociągamy tyle kart na rękę, ile nam to, ile nam mówi liczba graczy. Jak grałem solo, to w tym momencie dociągam sobie 8 kart na rękę. Jak działają te karty, zaraz wam pokażę. Teraz tutaj wykładamy karty przedmiotów w określonej kolejności, nie tasujemy tego. Tutaj wykładamy karty scenariusza, również tego nie tasujemy. Tutaj mamy taką nakładkę, żeby móc sobie tym zakryć, żeby sobie nic tutaj absolutnie nie spojlować. Dodatkowo dobieramy taką oto planszę z żetonami. Teraz uwaga, niektóre są już wypchane, bo mówię, no niektóre tutaj stwierdziłem, że zostawię, ale część zostawiłem tutaj zakrytą, ponieważ generalnie jak do, dobierzecie się do takowej planszetki, to będziecie ją widzieli od tej strony, ona będzie tak specjalnie ułożona. Teraz idea jest taka, że nie możecie podglądać, co jest z jej drugiej strony. Wiem, że to będzie kuszące, ale postarajcie się tego nie robić, bo na drugiej stronie są rzeczy, których jeszcze nie możecie wiedzieć na dzień dobry, więc trzeba być ostrożnym, bo nawet czasami kształt, Out kolory może wam zdradzić z czym będziecie mieli do czynienia. Yy, więc tak mniej więcej są ułożone elementy. Mamy w tej grze jeszcze licznik czasu, który ustawimy zgodnie z tym, co nam powie karta scenariusza, i będziemy mieli takie kostki, które będą nam wskazywały na zużycie danego miejsca. Zaraz zobaczycie wszystko, o co tutaj chodzi. No i teraz, słuchajcie, zaczynacie rozgrywkę od tego, że dobieracie kartę scenariusza, czytacie, co tu się dzieje, i to możecie odrzucić według tego, co tu czytacie, i idziecie dalej. No i to jest pokazane, właśnie jak powinna być przygotowana ta rozgrywka. Więc na początku, nawet tych, kart, słuchajcie, tutaj nie ma, wykładamy te karty i odsłaniamy. Następnie uzupełniamy je wskazanymi żetonami, które wypychamy właśnie stąd, czyli. To tutaj musiałem ten żeton jeden podmienić i w ten sposób wygląda pierwsze przygotowanie. Następnie patrzymy co jest na drugiej stronie. No i teraz uwaga. Tu się dowiadujemy jakie postacie będą brały udział w grze. I to są w tym momencie te dwie postacie. Dobieramy, ponieważ zwróćcie uwagę, mamy już tu już widzimy, że mamy trzy postacie. Mamy trzy plansze postaci według tego początkowego scenariusza, ale na razie wiemy tylko tyle, że te dwie postacie mają wziąć udział. Więc te dwie postacie możemy śmiało wypchnąć. Znaleźć ich Karty postaci, które umieścimy, umieścicie na planszach, które sobie wybierzecie, następnie zgodnie z tym, co sobie wybraliście, czyli na przykład, jeżeli dla Alvaro wybraliśmy kolor niebieski, no to umieszczamy go, prawda, to umieszczamy go, prawda, w niebieskiej podstawce. Jeżeli dla Merdado, Medardo, Medardo, przepraszam, jeżeli dla Medardo yy, wybraliśmy kolor żółty, to umieszczamy go w odpowiedniej podstawce. Dobieramy wskazane przez kartę scenariusza startowe przedmioty. Ta informacja mówi wam, że dana postać może mieć maksymalnie tyle kart przedmiotów, czyli w tym wypadku 4 karty. Dobrze, jak już mamy to przygotowane, to w tym momencie możemy te postacie wyłożyć na planszy. No i zgodnie z tym konkretnym scenariuszem, te postacie właśnie wykładam na przykład w tym miejscu. Oczywiście inne scenariusze będą to wskazywały zupełnie inaczej. Dzięki tym kartom dowiadają się również, że dwie następne karty, czyli D03. I D04 to są karty celu. To jest to, co ja muszę osiągnąć w tej rozgrywce, żeby to przegrać. Teraz, żeby przegrać na przykład, żeby zrealizować cel, no po prostu muszę zrealizować cel i też nie bójcie się, gra wam konkretnie powie, bo cel może być na przykład, brzmieć właśnie jakoś tak bardzo ogólnikowo. Na, przy, na przykład musicie uciec z fabryki, albo musicie dowiedzieć się, co to jest za hałas. Więc to może brzmieć tak dosyć enigmatycznie, może brzmieć nieprecyzyjnie, ale uwierzcie mi... Grajcie generalnie tak, jak czujecie, żebyście fabularnie się chcieli znaleźć odpowiedzieć na te pytania i gra wam powie, w którym momencie dany cel zrealizowaliście. I teraz jak zrealizujecie, to odkrywacie tę kartę. Jak nie zrealizujecie, w tym wypadku, w obu tych wypadkach, bo czujnik pójdzie do zera, to wtedy też odkrywacie i rozpatrujecie zgodnie z tym fragmentem. Tutaj co widzicie. Ważny jest też tutaj storybook, którego na razie wam nie będę pokazywał, bo tutaj macie całą historię. A tak jak mówiłem, chcę wam pokazać jak najmniej. No dobrze, moi drodzy, teraz w określonej, wybranej przez siebie kolejności rozgrywacie tury. Jeżeli gracie solo, to po prostu gracie sobie w kółko. Idea jest taka, że teraz w swojej kolejce rozpoczynacie od pierwszego kroku. Pierwszym krokiem jest to, że możecie sobie stali dobrać 5 kart, a następnie ze wszystkich kart na ręce odrzucić 5 kart. Jeżeli byście mieli to zrobić to wówczas musielibyście dobrać kartę fategi i umieścić ją na planszy dowolnej postaci. Teraz niestety działa to tak, że ta karta zajmuje Wam po prostu miejsce, bo postacie nie mogą mieć więcej niż 4 karty na, yy, na swojej planszy. Więc karty fatyki można usunąć z tej gry, ale, to, ale mimo wszystko weź, weźcie pod uwagę, że trzeba być rozważnym, kiedy się na taką fategę zdecydujecie. Drugim krokiem jest to, że zagrywam jedną kartę z ręki, na dowolną postać. Trzecim krokiem jest to, że dobieram nową kartę, żeby znowu mieć swój limit kart na ręce i patrzę, czy się runda skończyła. No i teraz najważniejszy aspekt całej rozgrywki. Nie gracie tutaj, no jeden z najważniejszych nie gracie tutaj konkretnymi postaciami rozdzielonymi po, po, pomiędzy konkretnych graczy. Gracie konkretnymi postaciami, w sensie, ale. Wszyscy gracze grają wszystkimi postaciami. Czyli oczywiście dyskutujecie, omawiacie, wybieracie kto gdzie pójdzie, co zrobi i tak dalej. Ale jak zagrywacie kartę akcji, to zagrać ją musicie i musicie ją zagrać na jedną z postaci. Następnie rozpatrujecie to, co tutaj widzicie na tej karcie. Oczywiście może być tak, że nie chcecie tego rozpatrzyć, ale zagrać wówczas musicie, więc zagranie karty jest obowiązkowe, rozpatrzenie jej tutaj jest opcjonalne. Następnie rozpatrzycie te y, efekty tej karty, potem dobieracie nową kartę na rękę, żeby znowu mieć limit i jest koniec rundy. Runda się kończy wówczas, kiedy na dowolnej postaci będą cztery karty i to może, więc dlatego będziecie starali się to jakoś mądrze rozdysponować, żeby te rundy za szybko nie zaiwaniały. Więc jak już będą na cztery, na jakiejś postaci będą cztery karty, to wtedy zgarniacie wszystkie karty akcji ze wszystkich postaci na stos kart odrzuconych, z wyjątkiem właśnie tych kart fatyk. Kart fatyk się nie odrzuca na koniec rundy, karty, karty fatygi się odrzuca, jeżeli się wykona akcji. Czyli je, tura gracza to jest Zagranie jednej karty na dowolną postać, rozpatrzenie jej, dobranie karty do ręki i sprawdzenie, czy nam się skończyła runda. Jeżeli runda się nie skończyła, przechodzimy do tury kolejnego gracza. Jeżeli któraś z postaci na koniec tury któregoś z graczy ma cztery karty, to wówczas runda się kończy, czyścimy wszystkie karty stąd oprócz kart fatygi i wtedy przesuwamy znacznik w dół czasu. Tak? Czyli gdybyśmy mieli go tutaj na przykład, to by wtedy szedł w tę stronę. To teraz Umówmy drugą cholernie ważną grę w rzecz w tej grze. Koncepcja budowania akapitu. Budowanie akapitu to jest stworzenie unikalnego numeru, który możecie, który da wam numer akapitu, do którego się musicie udać, żeby sprawdzić, co wam dała taka akcja. No i teraz tak, w jaki sposób tworzy się akapity? Otóż, bierzemy dwie rzeczy w tej grze, dwie elementy. Dwie elementy. Które elementy? To zależy od akcji, zaraz to zobaczycie. Na przykład interakcja postaci z elementem, który jest na mapie. Czyli na przykład mamy tutaj, nie wiem, tutaj mamy coś, 115 jakieś drzwi i nasza postać, która ma numer 905. Na tej podstawie tworzymy numer akapitu. Niższa liczba zawsze będzie pierwsza, czyli w tym wypadku numerem akapitu będzie 115 myślnik 905. Szukamy odpowiedniego akapitu w naszej książce. I widzicie tutaj coś takiego, często będziecie widzieć właśnie, że jest coś, numer czegoś, myślnik 9xx bo postacie mają początek z 9, początek zawsze to jest cyfra 9, więc, żeby oddziaływać na jakiś przedmiot, jest wówczas wskazanie to jako 9xx, czyli, że dowolna postać może z tego przedmiotu skorzystać. Nie zawsze to będzie możliwe, czy może być tak, że będzie się odnosiło coś do jakiejś konkretnej postaci, ale na razie tutaj widzimy coś takiego. No i czasami mamy akapity, które nam mówią, że nic się nie dzieje i po prostu zmarnowaliśmy, tak naprawdę, akcję. Czasami, na przykład, mamy coś takiego, jak Wybór, czyli że wybieramy coś i wtedy idziemy dalej za akapitami. Albo czasami po prostu mamy odesłanie do innego akapitu, albo inne rzeczy, o których Wam nie chcę mówić, ponieważ nie chcę Wam tego popsuć. Więc w ten sposób wygląda budowanie akapitu. Bierzemy dwie liczby, które chcemy ze sobą z jakiegoś powodu połączyć. Mniejsza jest z lewej, większa z prawej i idziemy do naszej książki. No dobrze, słuchajcie, to teraz, żeby Wam co nieco poopowiedzieć i żeby Wam to jasno wytłumaczyć, jak, jak wygląda wykonywanie akcji, to tutaj troszkę dokonałem lekkiego oszustwa na zasadzie przesunąłem te kafle bliżej tutaj planszy akcji bohaterów. No i teraz tak, jakie mamy akcje? Otóż podstawowa akcja jest taka, że jeżeli zagramy na jakąś postać kartę Moving On, no to wówczas ta postać może zgodnie z treścią karty przesunąć się o 3 pola. Jeżeli dodatkowo byśmy zdecydowali się na karcie postaci położyć kartę fatygi, to wówczas możemy ruszyć się aż o 7 pól zgodnie z tym, co tam widzimy. Jak już mówimy o karcie yy, fatygi, no to wówczas kolejną akcją, jaką możemy zrobić, to jest take a break. I mamy tutaj do wyboru: albo możemy stworzyć jeden przedmiot, albo możemy odrzucić wszystkie karty fatygi z danej postaci. Więc, gdybym to zagrał w tym celu, no to mogę po prostu tę kartę fatygi od razu odrzucić. No, i teraz, co możemy zrobić dalej? Stworzyć przedmiot. Na czym polega stworzenie przedmiotu? Czasami będziemy w stanie, będziemy mieli w, posiad w posiadaniu przedmiotu, tylko uwaga, oba, oba przedmioty muszą być posiadane przez, w posiadaniu tego gracza, który, na którego zagraliśmy tę kartę. Żebyśmy coś z nich stworzyli, może się okazać, że połączenie dwóch przedmiotów coś nam da. Wtedy, po prostu, tworzymy ten numer akapitu zgodnie z tymi zasadami. O których Wam mówiłem przed chwilą, czyli mniejszy, większy, patrzymy, czy coś z tego wyjdzie. No tu od razu Wam mówię, że raczej z połączenia rozładowanej lampy i łomu, no raczej nic specjalnego nie wyjdzie. Kolejną akcją, którą możemy zrobić, to wejść w interakcję z żetonem Utility na Waszym polu. Czyli, jeżeli jesteśmy na polu z takim właśnie żetonem, no to tworzymy taki akapit, jak Wam pokazywałem przed chwilą. Numer żetonu, numer postaci, czytamy, patrzymy, co się dzieje. Albo, jeżeli jesteście w zasięgu trzech pól od siebie, możecie się dowolnie wymienić dowolnymi kartami. W sensie, jeżeli postacie są, możecie mieć z dwiema dowolnymi postaciami, o ile są w zasięgu trzech pól od siebie, wykonać po prostu jakieś, jakąś wymianę. Generalnie też, jeżeli się ruszamy i liczymy zasięg, to tylko w poziomie i w pionie, nigdy na ukos. Kolejna akcja to coordinate. Jedna postać może porozmawiać z drugą postacią, która znajduje się o 4 pola dalej. I wtedy tworzymy paragraf po prostu z numery postaci. Albo możemy sprawić, że postać, która znajduje się w zasięgu 4 pól od nas, wykonuje jeszcze raz którąś z akcji, którą już w tej turze wykonała. Następnie taką mamy rzecz: take action. Tutaj możemy po prostu skorzystać z akcji przedmiotu. Co to oznacza? Oznacza to, że niektóre przedmioty mają na sobie hasło action i również jakiś numer. I możemy chcieć spróbować dany przedmiot użyć na na przykład jakichś drzwiach albo na czymś innym, co się tutaj znajduje. Wówczas też tworzymy akapit poprzez połączenie tego numeru z karty, i to jest bardzo ważne, bo to się podobno często myli, że ludzie używają wtedy numer przedmiotu. Nie, nie. Żeby wykonać akcję tym przedmiotem, Bierzemy numer, który widzimy tutaj w tekście karty, i łączymy go z numerem tej rzeczy, na której chcemy ten przedmiot użyć. I w tym pamiętając ciągle o zasadzie, że mniejszy numer z lewej, większy numer z prawej. Jak to zrobicie, to patrzycie, co tam się wydarzyło. W książka Wam wszystko powie, co, jakie są wówczas tego konsekwencje. Również w tym momencie możecie zrobić, że dowolna liczba postaci, w dowolnej kolejności, może odrzucić, może odrzucić ileś tam kart i dobrać ileś kart. Ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, jeśli chodzi o zasady, to są żetony wydarzeń. Generalnie jest to dosyć istotna, istotny element fabularny całej rozgrywki i działa to tak, że jak tylko jakaś postać wejdzie na pole z takim żetonem, to wówczas rozpatrujecie akapit, który tworzycie na zasadzie numer żetonu wydarzenia plus numer postaci, która na takie pole właśnie weszła. No, słuchajcie, to jest. Tak, wstępnie na podstawie właśnie scenariusza demo. Teraz słuchajcie, ja wam jeszcze nie pokazałem wszystkiego. Nie pokazałem wam, że są takie pudełeczka tutaj. Nie pokazałem wam zawartości tego pudełka, w której są figurki. Jest tutaj naprawdę parę rzeczy, które jeszcze są na przykład teoretycznie mógł do odkrycia w samym tym egzemplarzu demo. Ważna informacja też, cokolwiek widzieliście teraz, to weźcie pod uwagę, że to nie jest ostateczny, to nie musi być ostateczny wygląd, to jest ciągle prototyp. Tu może się jeszcze parę rzeczy graficznie zmienić, więc weźcie to proszę bardzo pod uwagę. Więc teraz wiecie mniej więcej o co w tej grze chodzi, jak ta gra przebiega, jak przebiega rozgrywka, jaki jest flow. Na co ja bym chciał zwrócić Waszą uwagę? Przede wszystkim, mówię, jakkolwiek opiniować tutaj recenzję nie chcę robić, tak jakieś pierwsze wrażenia i pierwsze przemyślenia o tej grze mam. I chciałem, żebyście na to zwrócili uwagę, bo to jest moim zdaniem ciekawe. Przede wszystkim, idea, że nie ma tak, że jeden gracz steruje jedną postacią, tylko wszyscy gracze sterują wszystkimi postaciami. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy pomysł, który był zastosowany chociażby w grze Rising 5 Rising runy Asteros w Polsce, wydanej przez dwa pionki. Ja wiem, że to, ta gra się nie przyjęła jakoś bardzo dużo w Polsce, za granicą widziałem, zbiera bardzo dobre opinie, natomiast uważam, że jest to bardzo ciekawa koncepcja, bardzo taka, taki powiew świeżości na zasadzie, że możemy, nie ma czegoś takiego, że nagle jedna postać, wiecie, jeden gracz się wydaje mocniejszy od innych, bo ma lepsze karty, ma lepsze skille, tylko jakby wspólnie tymi postaciami decy kierujemy, wspólnie decydujemy co będzie tak naprawdę najlepsze, która postać powinna co zrobić, no i to jest coś, co ja osobiście bardzo lubię. Kolejna rzecz, która tutaj jest dla mnie ciekawa, to jest ten system budowania kapitów. To jest, nie da się ukryć, jeden z moich. To będzie, pewnie będzie jeden z takich haków marketingowych w tej grze, ale moim zdaniem to jest na tyle ciekawe, że to powinno być hakiem w tej, marketingowym w tej grze, ponieważ to pozwala wam dać, tej, to pozwala tej grze mieć takie poczucie takiego, wiecie, point and click, tak, czyli idę, zbieram jakieś przedmioty, przedmioty próbuję ze sobą połączyć, próbuję tym przedmiotem zrobić coś z, tym, z tą rzeczą, próbuję tym otworzyć te drzwi, tamtym odpalić ten samochód, to jest coś, co ja osobiście jak byłem mały uwielbiałem w takie gry grać, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, polski Teen, teen Agent, to, była, to jest naprawdę, to jest moja młodość dla mnie i... Taki system tworzenia tutaj akapitów pozwolił stworzyć to w tej grze. Bez używania aplikacji. Bo teraz na przykład wiecie, takie gry, coś, to, to, gdzie to przychodzi nam do głowy, to jest, wiecie, na przykład, nie wiem, no, nie chociażby moja ulubiona gra, tak? Ale właśnie tam wykorzystujemy aplikację, żeby móc takie rzeczy robić, żeby jedna postać rozmawiająca, że jeżeli coś robi ta postać, to jest taki efekt, jeżeli robi to jakaś inna postać, to jest taki efekt. Więc naprawdę dla mnie to jest tutaj na, najciekawsze te dwa elementy, te granie tymi postaciami, a, za chwilę, te granie tymi postaciami i sposób w jaki to jest stworzone. Fabuła, yy, mówię, nie znam komiksu, nie wiem na ile dobrze to odwzorowuje fabułę, to co mogę powiedzieć, to jest to, że ja mam w pudle jeszcze jeden scenariusz, yy, film chciałem dla was nagrać na podstawie demo, żeby, mówię, i tak nie, mog nie mógłbym wam więcej powiedzieć, co się dzieje w scenariuszu, ale ja i tak będę sobie chciał ten scenariusz kolejny rozegrać, bo jestem po prostu ciekawy, jak się ta fabuła rozwinie, bo na razie brzmi intrygująco, ciekawie, ja lubię tego typu sci-fi, yy, więc no... Nie, cokolwiek się nie wydarzy, mam nadzieję, że tak grało się ufunduje, chociażby z tego powodu, że ja chcę po prostu zagrać skończony, finalny egzemplarz i móc zobaczyć co się tutaj dzieje. Czy gra będzie wydana po polsku, tego nie wiem. Eee... Odpowiedź, którą dostałem od Galakty, Galak jest taka enigmatyczna na zasadzie: może tak, może nie, pewnie się będą przyglądać kampanii, jak to pójdzie. Natomiast yy, mam nadzieję, że tak, bo uważam, że jest to ciekawe. Uważam, że yy, pomysły tutaj, które zostały zastosowane, jeśli chodzi o przedmioty, o karty akcji, o właśnie łączenie tych przedmiotów ze sobą, łączenie tych rzeczy ze sobą, to jest naprawdę coś, co może dać fanom Amery Traszy sporo frajdy. Gra oczywiście nie będzie regrywalna niestety z tego względu, że no, jak odkryjemy stan już to już wszystkie rzeczy odkryjemy, będziemy wiedzieli co się ze sobą jak łączy, więc może nie być niestety regrywalna, ale przez to właśnie, że ta wiecie, ta plansza i te kafle planszy to są tak naprawdę małe kwadratowe karty i że tutaj można dużo rzeczy dorzucić po prostu dodając kolejne karty, kolejne karty to myślę, że tu też nie będzie y, żadnych, y, że tak powiem problemów, y, 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 żeby stworzyć jakieś ciekawe dodatki i też uważam, że w tym momencie naprawdę Kickstarter może być dobrą opcją, jeżeli to, co tutaj zobaczyliście, Was zainteresowało. Bo podejrzewam, że na Kickstarterze, jak ktoś to weźmie, to dostanie na dzień dobry, już razem ze swoim pledżem, bardzo dużo dodatkowego kontentu. Przynajmniej taką mam nadzieję, nie wiem, ale myślę, że to może się Wam. Myślę, że tak to się może potoczyć. I słuchajcie, mówię. Ja na razie jestem ciekawy tego i bardzo bym chciał dostać skończony egzemplarz w swoje ręce, żeby móc tę grę dokończyć. Widzieliście mniej więcej jak ta gra przebiega, widzieliście o co chodzi, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało dajcie mi znać. A póki co, w imieniu swoim oraz wydawnictwa Pendragon, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, jeżeli podoba Wam się to, co tu widzicie, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować, dać kciuk w górę. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczny za jakąkolwiek formę wsparcia, czy to Patronite, YouTube, oglądanie, cokolwiek. Dziękuję Wam bardzo i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!